Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że nas słychać i nas widać. Nadajemy z deszczowej Warszawy, z mało wygodnego fotela, niestety nie z kanapy. Witam Państwa bardzo serdecznie na webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej w cyklu Odporna Szkoła. Dzisiaj spotykamy się w bardzo ciekawym, bardzo damskim gronie nauczycielsko-eksperckim. Będziemy rozmawiać wspólnie o tym, jak rozwijać u uczniów chęć i umiejętność samodzielnego uczenia się. Myślę, że temat ważny, temat niełatwy. Licznik bije w pokoju, Państwo dołączają. Proszę się swobodnie rozsiąść na kanapach, fotelach wygodnych, złapać kubki gorącej herbaty. Myślę, że też długopisy i kartki, bo będzie dzisiaj co notować i co sobie wspominać po tym webinarium. Mam nadzieję, że widać i słychać nas również na Facebooku. Pozdrawiamy serdecznie transmisję, która tam jest obecna. Pozwolę sobie zacząć rozmowę dzisiaj z Państwem od tego, że CEO jak zawsze ma dla Państwa różne propozycje. Oczywiście, jak zaraz Ola, która wspiera mnie na czacie, mi w tym pomoże, czyli wrzuci wszystkie potrzebne, przydatne linki. CEO to przede wszystkim, albo może też dodatkowo, inspiracje dla Państwa. Zapraszamy na nasz blog, pokorzystanie i inspirowanie się do działania. Jeśli ktoś ma ochotę, może zawsze się zapisać na nasz newsletter i korzystać regularnie z naszego wsparcia. W ofercie mamy również szkolenia dla rad pedagogicznych. Link pojawi się na czacie. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę poprosić swojego dyrektora o szkolenie dla swojej rady pedagogicznej, a może ktoś z Państwa jest dyrektorem bądź wicedyrektorem. Oczywiście mamy też programy, bezpłatne programy, do których nie rekrutujemy. Najbliższa rekrutacja jest dopiero w czerwcu, ale mam dla Państwa dzisiaj ciekawą propozycję, a dokładnie dla uczniów. Mamy dwie różne oferty dotyczące zainteresowania uczniów, jak działają organizacje pozarządowe. One opierają się o grę karcianą, która jest nawet tutaj widoczna na zdjęciu. Jedna z nich to jest pozarządownik szkolny, który jest skierowany do uczniów szkół warszawskich, ale w programie Włącz Szkołę, podobna bardzo inicjatywa związana właśnie z organizacjami pozarządowymi, jest dostępna dla uczniów również spoza Warszawy. Serdecznie do niej zapraszam. Żeby wziąć udział w tych działaniach, należy po prostu wziąć udział w spotkaniu online. Daty mają Państwo wyświetlone na ekranie. Można się zarejestrować na spotkanie w wybranej dacie, tak jak Państwu będzie wygodnie z tego skorzystać. Zachęcam, bardzo ciekawe doświadczenie, rozwijające uczniów. Myślę, że bardzo ciekawa propozycja na tą jeszcze kiepską pogodę i na ten kiepski czas, jeśli chodzi o moment w roku kalendarzowym. Oczywiście Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak zawsze przypomina, działamy w sześciu grupach programowych. Dzisiaj jesteśmy znów w fioletowym obszarze Pomagaj się uczyć i o tym obszarze będziemy dzisiaj mówić. Pozostałe to Angażuj obywatelsko, Odpowiadaj na globalne wyzwania, Wyjaśnij politykę, Ucz otwartości i programy dotyczące edukacji kulturalnej i medialnej. Widzę, że cały czas Państwo dołączają. Ja sobie pozwolę w takim razie właśnie utracić udostępnianie ekranu. Bardzo za to przepraszam. Zaraz rozwiążę ten problem. Nie wiem, dlaczego dzisiaj technologia mnie nie słucha, ale czasami tak się zdarza. Dzięki temu na pewno Państwo mogą spokojniej przeczytać to, co było na prezentacji wcześniej i nie będą mieć problemu z odkryciem wszystkich linków, które tam się pojawiły. Ja już wróciłam z prezentacją. Jestem gotowa, żeby ponownie ją pokazać. Oczywiście Centrum Edukacji Obywatelskiej, które nas dzisiaj gości na webinarium, działa od 28 lat i dzięki swoim działaniom dociera do 40 tysięcy nauczycieli w całej Polsce oraz do około 10 tysięcy szkół. Mam nadzieję, że dzisiaj dotrzemy w kolejne rejony. Moje gościnie też są z różnych miejsc Polski, reprezentują nas od zachodu przez północny wschód i centrum, gdzie jesteśmy tutaj w Warszawie. Znowu niestety mnie nie słucha. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do zadawania pytań. Na czacie będziemy się starać czytać, jeżeli to będzie możliwe, również odpowiadać. Jeżeli
będą mieć Państwo ochotę z nami się komunikować, to do tego czatu właśnie zapraszamy. Oczywiście będą zaświadczenia, jak zawsze, na naszych webinariach, ale link zostanie wklejony do zaświadczenia dopiero pod koniec wydarzenia, więc 90 minut muszą Państwo po prostu z nami wytrzymać, żeby to zaświadczenie otrzymać. Ale mam wrażenie, że temat jest na tyle fascynujący i pasjonujący, że to zaświadczenie jest tylko po prostu przyjemnym dodatkiem do naszego spotkania. Trzy wspaniałe prelegentki, które są dzisiaj moimi gośćmi, to Wiesia Mitulska, która jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Myślę, że odbiorcą Centrum Edukacji Obywatelskiej dobrze znana, ale goszcząca na webinarium Odpornej Szkoły po raz pierwszy. Witam Cię, Wiesiu. Dobry wieczór. Joanna Prokopowicz, nauczycielka matematyki w szkole podstawowej, która już u nas była. Witam Cię, Asiu, bardzo serdecznie. Dzień dobry. I ostatnia, ale nie ostatnia, Dorota Hołownia-Dudek, nauczycielka języka angielskiego z liceum. Witam Cię, Doroto. Dzień dobry. Jak Państwo widzą i słyszą, mamy nauczycielki z wszystkich poziomów edukacyjnych, żebyśmy mogli przyjrzeć się kompetencji uczenia z tej właśnie szerokiej perspektywy. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Krótki wstęp ode mnie. Mam nadzieję, że Państwo są już gotowi, żeby merytorycznie rozpocząć nasze spotkanie. Wszystkie polecajki są już sprawdzone i linki skopiowane i zapamiętane. Kompetencje. Kompetencje. Mówimy o nich, odmieniamy je przez przypadki. Uważamy, że szkoła to miejsce, gdzie kompetencje powinny być rozwijane. Jest z tym różnie, ale dzisiaj skupimy się szczególnie na jednej kompetencji. I ten wątek, który będziemy dzisiaj pokazywać, opiera się przede wszystkim o wspólne rozumienie pojęcia kompetencji. My będziemy mówić dzisiaj o kompetencji w pojęciu umiejętności i podstaw, że kompetencje budują określone umiejętności i określone postawy. I dzisiaj tą perspektywę będziemy się starać Państwu przybliżyć razem z moimi prelegentkami. Jeśli chodzi o kompetencje, to w CEO jest dział, projekt, który nazywa się Szkoła dla Innowatora, który o kompetencjach wie bardzo wiele, szczególnie o kompetencjach proinnowacyjnych. Będziemy się posiłkować dzisiaj tym, co Szkoła dla Innowatora zbiera i rozwija. Zaproszę Państwa również do zapoznania się z materiałami, które mamy dzięki Szkole dla Innowatora. Ola na pewno, jeśli nie wrzuciła, to za chwilę Państwu wrzuci bardzo ciekawe materiały dotyczące pracowni uczenia się. Odsyłam Państwa bardzo serdecznie na stronę Szkoły dla Innowatora, gdzie więcej informacji o kompetencjach proinnowacyjnych będą mogli Państwo rozpoznać. Przyślę też na pewno mailowo zachętę do zapoznania się z tymi materiałami, które nas dzisiaj będą wspierać w całym tym webinarium. Jeśli już wiemy, że kompetencja to postawy i to umiejętności i postawy, to przyjrzyjmy się z bliska kompetencji uczenia się. Niezwykle ważnej i myślę, że Państwo dlatego tu dzisiaj przyszli, dla kompetencji uczenia się naszych uczniów i uczennic. To, co dla mnie jest szczególnie ważne, to jeśli słyszę pojęcie kompetencja uczenia się, od razu zaczynam się trochę martwić. To jest na pewno tego dużo, to może być trudne, czy ja podołam, czy na pewno dam sobie z tym radę. Wiem z doświadczenia, że jeżeli coś jest duże, czujemy się przeciążeni, przytłoczeni tym zadaniem, które nas spotka. Od razu mamy mechanizm, uciekamy od tego, nie chcemy się zająć czymś, co jest duże albo skomplikowane. Dlatego rozłożyliśmy dla Państwa kompetencje uczenia się na mniejsze czynniki, na mniejsze elementy. Dzięki temu będziemy się mogli jej lepiej przyjrzeć, lepiej ją zrozumieć i lepiej ją rozwijać u naszych uczniów. Co się składa na kompetencje uczenia się? Przede wszystkim, też nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale zaczniemy od tego, od górnej kropki, od organizowania procesu uczenia się. Umiejętność organizowania procesu uczenia się wydaje się być kluczowa do rozwijania kompetencji uczenia się. W jej skład na pewno będzie wchodziło planowanie. Planowanie, które jest trudne, bo kto z Państwa nie przyzna się sam przed sobą, że planowanie nawet jemu dorosłemu nie zawsze wychodzi? Mamy często kalendarze i czy my zawsze dotrzymujemy tam wszystkiego, co sobie zaplanowaliśmy, szczególnie jeśli to jest wyzwaniowe, trudne? Ja wiem, że nie zawsze, czasem coś przypisuję drugą, na trzecią i na czwartą stronę mojego kalendarza. I podobnie jest z planowaniem naszych uczniów. Żeby organizować proces uczenia się, planowanie wydaje się tutaj bardzo istotne.
Planowanie bardzo mocno związane jest z dzieleniem materiału na mniejsze części. Tak jak teraz to robimy z kompetencją. Dzielimy ją na mniejsze części, żeby łatwiej było nam sobie z nią poradzić, żeby ją było łatwiej zrozumieć i potem łatwiej rozwijać u naszych uczniów. Do tego jeszcze organizowanie procesu uczenia się poprzez planowanie, przez dzielenie na mniejsze porcje umożliwia nam świadome wracanie do treści, do powtórki, do wiedzy i umiejętności, które rozwijamy u naszych uczniów, czy rozwijamy z naszymi uczniami. Tyle bardzo wstępnie, jeśli chodzi o organizowanie procesu uczenia się. Teraz głos praktyczek. Jak uczyć uczniów i uczennice organizowania swojego procesu uczenia się? Na lekcji za ten proces odpowiedzialny jest nauczyciel, a jak to zrobić, żeby uczeń również organizował swój proces uczenia się? Zapraszam Cię, Wiesiu, ponieważ Ty reprezentujesz edukację wczesnoszkolną i Tobie oddamy pierwszy głos. No właśnie, jak to zrobić? Najlepiej zacząć jak najwcześniej. Ja zaczynam już z pierwszakami, bo uważam, że moim obowiązkiem jest przygotowanie dzieci do uczenia się przez całe życie. Zaczynam to już w pierwszej klasie. I w sposób taki zorganizowany uczę dzieci planowania. Planujemy razem. Zaczynamy w pierwszej klasie po prostu od planowania dnia, kiedy siadamy razem na dywanie, rozmawiamy o tym, co będziemy robili przez cały dzień. Od razu rysuję symbole zadań, które będziemy wykonywali. Dzieci potem podejmują decyzję, w jakiej kolejności będą robiły, czy będą robiły to samodzielnie, czy z pomocą. Oddaję dzieciom czas na samodzielną pracę, bo właśnie zależy mi na tym, żeby dzieci na własnej skórze poczuły, jak to jest zaplanować coś, a potem wywiązać się z tego planu. I dopuszczam taką możliwość, że coś się nie uda, że nie wszystkie zadania dzieci zrobią, ale właśnie kiedy, jak nie teraz, jak w bezpiecznym środowisku, kiedy się tego nauczyć. Właśnie w szkole jest na to czas. Później zaczynamy planować dłuższe fragmenty zajęć. Pracuję z dziećmi metodą projektu, więc pod koniec pierwszej klasy zaczynamy planować już na tydzień, czasami na dwa, w zależności od tego, jak długi będzie projekt. Dzieci muszą wiedzieć, nad czym będziemy pracować, ponieważ wtedy mają motywację do uczenia się. One muszą wiedzieć, po co mają się uczyć, co będą robiły, a ponieważ planuję razem z nimi, więc jest to takie ich, takie własne i myślę, że tym chętniej one biorą udział potem w zajęciach. Poproszę o następny slajd. Planujemy wspólnie, to znaczy wspólnie ustalamy cel i wspólnie ustalamy kryteria sukcesu. Co prawda ja te cele wcześniej już w domu obmyślam, jakby to zrobić, żeby to były cele rzeczywiście w języku dziecka, proste, żeby dziecko z pierwszej, z drugiej, z trzeciej klasy ten cel zrozumiało. Natomiast planowanie kryteriów sukcesu zostawiam już na wspólną pracę z dziećmi. Ja po prostu pytam, po czym ty poznasz, że już osiągnąłeś cel? Skąd ty będziesz wiedzieć, że już to potrafisz? I wtedy negocjuję z dziećmi, oni dają swoje propozycje, a ja muszę pilnować, żeby te kryteria sukcesu były możliwe do osiągnięcia przez każde dziecko. I to, które nie ma trudności w uczeniu się, i to ze specjalnymi potrzebami. Te kryteria sukcesu i cele towarzyszą nam później przez cały dzień, przez tydzień, przez dwa tygodnie. Każdy dzień zaczynamy od tego, żeby porozmawiać, co już mamy zrobione, co jeszcze musimy zrobić, podsumowujemy dzień również i te cele i kryteria sukcesu mamy na specjalnej tablicy projektowej, które dzieci przez cały czas widzą. Ta tablica służy nam również temu, żeby można było w czasie zajęć, w ciągu dnia, kiedy pracujemy, żeby można było robić takie stop klatki, popatrzeć, co już wiemy, co już potrafimy. Proszę wtedy dzieci o takie szybkie informacje zwrotne do mnie, żebym mogła się zorientować, czy dzieciom dobrze idzie, czy może jest ktoś w klasie, który potrzebuje pomocy. Czyli kilka razy dziennie zastanawiamy się, w jakim miejscu jesteśmy w tym procesie dążenia do celu. Poproszę o następny slajd. Tu będą przykłady dwóch tablic projektowych. Obydwie to są tablice z projektu w drugiej klasie. Pierwsza tablica czas ma sporo tutaj celów zaplanowanych, ponieważ sam projekt trwał dwa tygodnie. Druga tablica do projektu Być jak Maria Skłodowska-Curie ma tylko trzy cele. Ten projekt trwał około 5 dni. To też ilość celów zależy od tego, jak długo pracujemy. I wszystko, co jest napisane ręcznie,
zostało napisane podczas rozmowy z dziećmi, kiedy wspólnie ustalaliśmy kryteria sukcesu. I po tym, już w trakcie tego planowania, dzieci nabierają świadomości, czego będą musiały się nauczyć, co będą robiły. I czasami praktykuję jeszcze taki sposób, że dziecko, które już kryteria sukcesu spełniło, podchodzi do tej tablicy i obok celu podpisuje się. Pisze własne imię. Dla mnie to jest też taki szybki monitoring, żeby rozpoznać, w którym miejscu dziecko się znajduje. I poproszę następny slajd, ponieważ to jest przykład samodzielnego planowania przez dziecko w pierwszej klasie. Kiedy dzieci już nabiorą doświadczeń, to ja zaczynam pracować z nimi projektami, które dzieci samodzielnie wybierają. To jest pierwszak, który zaplanował swój pierwszy w życiu projekt, mógł wybrać temat, wybrał projekt o ocelocie, co dla mnie też było zagadką, dlaczego akurat ocelot, ale proszę zobaczyć, jak on sobie wszystko zaplanował. Już wie, na czym planowanie polega, bo zaplanował i temat, i że będzie czytał książkę, że będzie musiał pilnować czasu, że będzie zbierał wiadomości, ciekawostki i że będzie robił teczkę w tym projekcie. Jeżeli ja widzę taką samodzielną notatkę dziecka, to jestem pewna, że na drodze planowania on już poczynił pierwsze kroki i później te plany posłużyły nam w trakcie projektu do tego, żeby rozmawiać z dziećmi o tym, w którym one miejscu już są. To były zupełnie samodzielne projekty robione z dziećmi w czasie edukacji zdalnej, w związku z tym musiałam rozmawiać z dziećmi, kiedy łączyliśmy się. Co ty już masz, co zrobiłeś, co ci jeszcze brakuje do pracy? No i później na samym końcu dzieci prezentowały i nie było nikogo, kto by nie wywiązał się ze swojego planu. Dziękuję ci, Wiesiu, bardzo. Tymi kilkoma slajdami udowodniłaś, że pierwszaki potrafią planować. To jest niesamowite. Ja widzę tego ocelota i ja po prostu widzę ten plan. Myślę, że nie powstydziłby się go żaden uczeń, żaden dorosły, że jest to tak świetny, świetny plan. Asiu, a jak to wygląda z edukacją 4-8 i z planowaniem? My w klasach 4-8... Tu chciałabym też nawiązać do wypowiedzi Wiesi. Również pracujemy z celami i z kryteriami sukcesu i uczniowie, przygotowując się do różnych sprawdzianów, mając kryteria sukcesu w zeszytach, wiedzą, co już potrafią, jak sobie rozplanować tą pracę, co jeszcze muszą zrobić, żeby powtórzyć do sprawdzenia wiedzy. My wiemy też często, że tak naprawdę motywuje uczniów współdziałanie. Często też w klasach prowadzimy zajęcia w grupach, pracują w zespołach, robią jakieś projekty, jakieś zadania edukacyjne. Ja staram się przenieść to też na grunt domowy. Często oferuję swoim uczniom takie krótkoterminowe, tygodniowe projekty. Podczas tych projektów uczniowie sami muszą się spotkać, ustalić plan działania. Oczywiście w klasach młodszych jest to jeszcze związane z rodzicami, bo tutaj wchodzi cała logistyka. Natomiast już w klasach starszych oni sobie planują, kto co będzie robił, w jaki sposób to połączą, w jaki sposób będą się uczyć. Też bardzo często z racji mojego przedmiotu matematyka przez niektórych jest bardzo lubiana, przez niektórych troszeczkę mniej. I takie współdziałanie pomaga zrozumieć treści. Więc uczniowie w taki sposób, spotykając się poza szkołą, współdziałają ze sobą, pracują w zespołach tak, jak to robią w szkole i dzięki temu lepiej się uczą. Planują sobie rozkład tego materiału, planują sobie dni, w które się spotkają i kończą projekt, przychodzą, pokazują go w szkole. Troszeczkę inaczej wygląda to u ósmoklasistów. Ósmoklasiści, wiadomo, no mamy taki system, że ten egzamin muszą zdać, muszą go napisać samodzielnie, więc tutaj troszeczkę inaczej wygląda ta praca. Na szczęście mamy teraz na rynku bardzo dużo różnych publikacji. Ja bardzo chętnie korzystam z kalendarza ósmoklasisty. Jest to taka publikacja, w której są rozdzielone zadania na konkretne dni. Umawiam się z uczniami, że na za tydzień mają wykonać pewną porcję zadań. Oczywiście na początku mówię uczniom, że dobrze jest, jeżeli rozdzielą je sobie na poszczególne dni, żeby później nie robić na łapu-capu 40 zadań na przykład. I na początku września jeszcze sprawdzam, staram się sprawdzać codziennie, czy faktycznie te zadania wykonali, po to, żeby im wyrobił się ten nawyk, żeby wiedzieli, że faktycznie warto robić te 4-5 zadań dziennie, bo dzięki temu na bieżąco tą swoją wiedzę utrwalają.
później już od tego odchodzę i faktycznie jest tak, że ci uczniowie jak zobaczą, że małe porcje, że rozplanowanie tego w tygodniu pomaga im się uczyć, że mają więcej czasu, że utrwalają treści, to później jest tak, że już nie musimy ich pilnować. Tak naprawdę oni sami sobie planują te dni, sami sobie rozplanowują te zadania, które będą w dane dni robić i faktycznie nie zostawiają tego na ostatnią chwilę. Później mamy taki podsumowujący, raz w miesiącu robimy sobie takie spotkanie, na których omawiamy te zadania, konsultujemy i wtedy jest też czas na wymianę doświadczeń, w jaki sposób te zadania uczniowie rozwiązali. Asiu, ty powiedziałaś mi jeszcze przed spotkaniem o tych projektach uczniowskich, o tym, że robisz to z uczniami na lekcji po to, żeby uczniowie korzystali z tego również w domu. Ja bym chciała, żebyś opowiedziała, co ci wyszło, bo zapytałaś uczniów o skuteczność. Bo my, proszę Państwa, może ja powiem dwa słowa o tym. Prowadziłam z nauczycielami, którzy są na jednym z kursów internetowych, zadałam im pytanie, prośbę, żeby zapytali swoich uczniów o to, czy stosują skuteczne metody uczenia się. O tym będziemy za chwilę rozmawiać. I uczniowie bardzo chętnie odpowiadali na pytanie, że tak, znają te metody, ale z ich stosowaniem już było gorzej. I idąc tym tropem, zachęciłam Asię, żeby zapytała swoich uczniów, czy ten projekt uczniowski, czyli uczenie się we współpracy, działa również poza klasą, czy rzeczywiście uczniowie przenoszą to organizowanie swojego procesu uczenia się na poziom kompetencji uczenia się. Asiu, opowiedz, co ci powiedzieli uczniowie. Tak, dzisiaj poprosiłam uczniów o krótką informację zwrotną i byłam bardzo mile zaskoczona, bo okazało się, że oni faktycznie w taki sposób spotykają się i uczą się do różnych przedmiotów, nie tylko matematyki, ale przygotowują się w taki sposób do historii, więc faktycznie te metody, które sprawdzają się w szkole, zostały przeniesione na grunt pozaszkolny, tak? Także oni dobrze zdają sobie sprawę z tego, że jest to metoda, która jest dla nich łatwiejsza, przyjemniejsza, no i przede wszystkim skuteczna. Także zachęcam bardzo do takich krótkoterminowych projektów uczniowskich, bo one faktycznie wprowadzają taki sposób postrzeganie troszeczkę inaczej tej nauki, nie przez samodzielne siedzenie i uczenie się, tylko na właśnie wymianę doświadczeń, która jest zdecydowanie bardziej i przyjemna i myślę, że skuteczna. Czyli udało ci się wyposażyć swoich uczniów w jedną z umiejętności, która wchodzi w skład kompetencji uczenia się. To jest bardzo, bardzo pozytywny wniosek. Doroto, w takim razie powiedz, jak jest u ciebie z tymi najstarszymi. No więc myślę, że ten trzeci etap edukacyjny, w którym tak naprawdę pracuję, różni się i nie różni się trochę organizowaniem procesu uczenia się od lat wcześniejszych albo wcześniejszych etapów edukacyjnych. My też, myślę, nie jesteśmy tu przypadkowo, bo chcę podkreślić, że ja przede wszystkim pracuję jakby w filozofii oceniania kształtującego. Dbam o to, żeby była celowość każdego zadania, dbam o to, żeby znali uczniowie kryteria. Ja teraz chciałabym się bardzo skupić na czymś, co mnie potrzebne jest do organizacji pracy uczniów, między innymi jakby celem tego działania, pracy z uczniami jest przede wszystkim dla mnie i dla nich doprowadzenie ich do takiego etapu, w którym zdają oczywiście pewnie jeden z najważniejszych egzaminów w swoim życiu, czyli maturę. Więc ja bardzo dbam o to, żeby to, co dzieje się od pierwszej klasy aż do trzeciej, czy teraz już przy tym systemie do czwartej, było oparte przede wszystkim o umiejętność robienia notatek na przykład. Dla mnie to jest bardzo istotne. Ja myślę, że to jest też taka umiejętność zanikająca we współczesnej szkole, ponieważ mamy laptopy, mamy telefony, mamy iPady i inne sprzęty. Natomiast zapominamy o jednej rzeczy, o której ja staram się pamiętać i mocno przypominam o tym swoim uczniom. To, że sporządzenie notatek odręcznych tak zwanych, czyli pisanie, jest niezwykle istotne, ponieważ
oni nie tylko zapisują informacje, ale jednocześnie, zważywszy na to, że ręka ma wielką reprezentację w głowie, ja zawsze im mówię, czyli to, co zapiszemy, na pewno zostanie nam w głowie na dłużej niż to, co wysłuchamy tylko, albo to, co nawet zapiszemy, jak pokazują badania na laptopie czy komputerze, co oczywiście teraz przy edukacji zdalnej jest możliwe, no ale w klasie pewnie niewiele nauczycieli ma taki przywilej. I teraz ja staram się to wprowadzać w taki dość strukturyzowany sposób, to znaczy zachęcam uczniów do tego, żeby te notatki strukturyzowali. Co to znaczy? To znaczy, że taką bardzo, wydaje mi się, nazwałabym to starą, ale dobrą metodą, jest dzielenie zeszytu, czy nawet założenie kilku zeszytów, w których zapisują leksykę, w których zapisują gramatykę, w których zapisują, nie wiem, idiomy albo słowotwórstwo, tak, czyli słowa, które można tworzyć od innych słów, i mają jakby takie sekcje. I teraz tam również są jakieś takie zakładki, które powiedzmy każą im zapisywać transformacje w parach, tak? Tak, żeby pamiętali, która struktura może być zamieniona na którą albo sparafrazowana. W ten sposób organizują proces myślenia i ja wierzę w to, że jeśli notatki są ustrukturyzowane, ich reprezentacja w głowie jest również ustrukturyzowana. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą im zawsze przypominam a propos notatek, i jest to tak zwany proces pracy pamięci. Ja jeszcze trochę o pamięci później powiem przy kolejnej kropce, natomiast to, na co zawsze podkreślam, to to, że nasza pamięć, robocza pamięć jest dość sprawna i wtedy, kiedy lekcja trwa i wtedy, kiedy pewne rzeczy na tej lekcji wykonujemy, widzimy na przykład nowe słówka czy nowe konstrukcje, albo nawet stare słówka i stare konstrukcje, bo to nawet ciekawszy aspekt działania pamięci, to jeśli tego nie zapiszemy ponownie, wtedy kiedy właśnie nam się wydaje, że my tą strukturę czy to słowo pamiętamy, to jest wielka szansa na to, że wtedy kiedy informacja z pamięci roboczej zostanie przekazana do tej pamięci długoterminowej czy trwałej, to przywołanie tego będzie znacznie trudniejsze, zwłaszcza wtedy, kiedy mają egzaminy. I oni o tym, znaczy staram się podkreślać ten mechanizm cały czas i cały czas z uporem maniaka im o tym przypominam. Jak Państwo wiecie, nasi uczniowie nie są zbyt chętni do robienia notatek. Rzeczywiście widać również na poziomie liceum, że ta motoryka ręki jest znacznie słabsza. Oni też szybciej się męczą pisząc, ale też tych notatek nie jest tyle, tak, nie piszą całą lekcję, nie wiem, 100 zdań, tylko chodzi o wycinki informacji, czasami algorytmy, czasami słowa, które zapisują. Więc też nie chcę być zrozumiana źle, tak, to nie jest ciągłe pisanie na lekcji, ale to jest jakby strukturyzowanie wiedzy po prostu z każdego działu, tak, z każdej dziedziny uczenia się języka. Co tu jest jeszcze dość istotne, wydaje mi się, to jest to, że wracając do tego tuż przed egzaminem, tuż przed testem nawet, jeśli nie mówimy już o tych końcowych egzaminach, bo oni też przecież niechętnie to robią, ale muszą ich testować, bo nakazuje to system, tak, stawiać oceny sumatywne. Więc fakt, że nawet te słowa i wyrażenia, zwroty, struktury zapisane są w zeszycie i oni są wyeksponowani jakby na te struktury przed testem, czyli mogą to w każdej chwili przeczytać. Sam fakt, że to widzą, pomaga im. Ja też wielokrotnie jakby sięgam po informację zwrotną od swoich uczniów i to, co mówią po teście, to albo po takim mini egzaminie semestralnym, to, że uświadamiają sobie, że na tym teście były rzeczy, które dla nich są proste, ale których nie zapisali. I to, co jest najpiękniejsze, to, że kiedy pytam, czego się nauczyli, bo zawsze oczywiście dokonujemy albo samooceny, albo oceny koleżeńskiej, więc te wszystkie aspekty omawiamy dogłębnie, ale kiedy pytam, czego się nauczyli z tego testu,
między innymi, prócz merytoryki, to numerem jeden zawsze jest to, trzeba robić notatki. Także to a propos notatek. Dorota, ja mam wrażenie, że ty przeszłaś też już trochę do następnej części, ale ja dwie rzeczy wyciągnę z tego, co mamy na slajdzie. Powiedziałaś mi, jak przygotowywałyśmy się do tego webinarium, że poświęcasz pierwszą klasę na organizację pracy, ale też właśnie na organizację procesu uczenia się uczniów przez to, co robisz na lekcji, żeby oni to przełożyli, to co będą potem robić w domu. I wiem, że notatki były jedną z tych rzeczy. I mówiłaś też o systematyczności. Tak. To znaczy zawsze zachęcam do tego i znowu konsekwentnie z takiego poziomu poznawczego mówię o tym, jak pracuje ich pamięć, żeby regularnie i systematycznie pracowali. Ja myślę, że są takie przedmioty, gdzie systematyczność jest obowiązkowa, inaczej po prostu się nie rozwijamy. I między innymi takim przedmiotem są na pewno języki obce. Ja uczę, jak Państwo wiecie, języka angielskiego, więc jeśli systematycznie uczeń nie będzie uczył się słówek i jego braki będą się nawarstwiać, jeśli systematycznie nie będzie rozwijał struktur gramatycznych, funkcji językowych nabywał, jeśli ich nie będzie stosował, bo to nie tylko jakby wiedza bierna, ale również aktywna, jeśli nie będzie w jakikolwiek sposób również jakby dogodny dla ucznia, rozwijał umiejętności mówienia, pisania, czytania systematycznie, no to niestety robi się wielka, ogromna przestrzeń niewypełniona niczym. W związku z tym ja zawsze przypominam uczniom, jak działa pamięć. To, że nauczą, znowu wracam do tej pamięci, to, że nauczą się czegoś na lekcji, już po wyjściu z tej lekcji, zapominają tak naprawdę po godzinie w 50%. To jest tak zwana krzywa Ebbinghausa, tak? Hermann Ebbinghaus, który był niemieckim psychologiem, badał procesy zapominania. I to jest niezwykłe i jednocześnie chyba normalne, że ta nasza pamięć robocza przyjmuje bardzo dużo jednorazowo po wyjściu z lekcji, po przerwie i już kolejnych dwóch lekcjach ci uczniowie pewnie pamiętają 50% tego, co było na mojej lekcji, albo mniej. I teraz jakby w procesie planowania to, co staram się podkreślać, to, że idąc do domu należy systematycznie tego się uczyć, tak? Czyli jeżeli to, co było na lekcji, nie zostanie zastosowane w praktyce, czyli w tych ćwiczeniach, które są zadane jako praca domowa, tu kłaniają się cele, bo ja zawsze celowość tych zadań im wyjaśniam, to niestety nawet jeśli część tej wiedzy przejdzie do pamięci długotrwałej, to niestety nic nie zostanie, znaczy nie tak wiele zostanie przywołane, jeśli treści nie zostaną właśnie pogłębione zastosowaniem, praktyką, działaniem, ćwiczeniem, no i oczywiście pracą pamięciową tym samym. Ja mam takie wrażenie, że ci nasi współcześni uczniowie odchodzą od uczenia się na pamięć. Oni nie lubią uczyć się na pamięć, co pokazuje, że powinniśmy, planując pracę, myśleć o praktycznym zastosowaniu wiedzy, bo ich pamięć jest dość sprawna, ale potrzebują do tego kontekstu. Myślę, że to zaraz też zaopiekujemy bardzo krótko. Dziękuję Ci, Doroto. Wiele wątków, które do planowania wrzuciłaś, które bardzo nam się łączą z następną naszą kropką, czyli ze stosowaniem skutecznych strategii uczenia się. Na pewno Państwo, którzy nas dzisiaj słuchają i oglądają, zdają sobie sprawę, że są różne metody i skuteczne i mniej skuteczne uczenia się. I teraz największą trudnością wydaje się, że jest nauczenie tych strategii czy metod naszych uczniów. To oczywiście znajomość jest ważna, ale drugim bardzo ważnym elementem jest to, żeby uczeń potrafił te strategie i metody zastosować. To znaczy nie każda metoda nadaje się do każdego rodzaju materiału. Możemy mieć pewne preferencje, że coś nam bardziej bądź mniej odpowiada. Jeden zrobi świetną mapę myśli z ocelotem, inny będzie wolał notatkę metodą Cornella, o której ktoś tu pisał przed chwilą na czacie i to jest bardzo okej, ale świadomość, że te metody istnieją, znajomość
I ten element najtrudniejszy, o który zaraz Was właśnie zapytam, jak nauczyć uczniów stosowania skutecznych metod uczenia się. To już troszeczkę zaczęłyście o tym mówić, bo ja wiem, że planowanie bardzo nam się będzie łączyć z tymi skutecznymi metodami. Które metody Wy wybieracie, przygotowałyście dzisiaj, żeby pokazać, które wykorzystujecie z uczniami i jak uczycie uczniów stosowania tych metod? Bo że Wy pracujecie skutecznymi metodami na lekcji, ja jestem o tym przekonana. Myślę, że Państwo również starają się wybrać skuteczne metody pracy ze swoimi uczniami, ale jak to przełożyć na pracę ucznia w domu, na samodzielne uczenie się? Zaczynamy od... wróciłyśmy do Ciebie, Doroto, tak? Jeśli widzę dobrze po Twoim slajdzie, więc wracamy do Ciebie. Ja wiem, na czym mi szczególnie zależy, żebyś powiedziała o prezentowaniu swojego toku myślenia. Myślę, że to jest fantastyczna strategia uczenia się. Mikrofon musisz niestety włączyć. Okej, dzięki, przepraszam. Tak, mówiąc o kompetencjach, dla mnie jednak uważam, mimo że oczywiście nie pomniejszam wartości wiedzy i umiejętności, to zawsze startuję z tak zwanych postaw. No a postawy kształtujemy również poprzez modelowanie jakichś zachowań, tak? I to, co ja robię cały czas na lekcji z uczniem i zachęcam ich do tego samego i widzę to, też odzwierciedlone później w pracy, w parach, wtedy kiedy na przykład dokonują oceny koleżeńskiej, ale o tym troszkę później, to przede wszystkim prezentowanie swojego myślenia, sposobu, w jaki ja rozumiem rzeczy. Nam się wydaje to dość oczywiste, bo my jesteśmy jakby cały czas w swoich myślach, w swojej głowie i śledzimy te procesy myślowe, tak? Czyli w jaki sposób, jaką strategię wykorzystujemy, aby rozwiązać na przykład, nie wiem, dane zadanie, przekształcić dane zadanie. Natomiast bardzo uważnie staram się krok po kroku myśleć głośno, tak? Czyli prowadzić tego ucznia za rękę i pokazywać mu, dlaczego każdy aspekt, każdy punkt tej strategii jest ważny. Mówię zawsze i bardzo to podkreślam, bo to, co Kasiu powiedziałaś, my strategie znamy i my je stosujemy, mniej lub bardziej świadomie. Czasami stosujemy je i nie potrafimy ich nazwać. To jest to, żeby uczeń przejął ten sposób myślenia, to nie znaczy, że ja go zniewalam, tak? To znaczy, że on może go zmodyfikować, jak każdą wiedzę, przystosować do własnych potrzeb, też modułować, czy modelować, przepraszam, na własne potrzeby, ale zauważyłam, że jest to niezwykle ważne, ponieważ kiedy ci uczniowie w domu pracują, im nagle otwiera się ta część pamięci, w której sposób myślenia mój okazuje się być przydatny. Ja też badałam to, w sensie prosiłam o informację zwrotną, w jakim wymiarze stosują moje wskazówki. Więc ja podejrzewam, że jakieś 95% uczniów rzeczywiście stosuje ten tok myślenia, który czasami ja modeluję, tak? To jest oczywiście praca u podstaw, bo ja bardzo zaczynam tego typu działania od pierwszych lekcji języka angielskiego. Ja mam też czasami wrażenie, że dużo czasu, jak nie za dużo czasu, poświęcam na uczenie się z takiego metapoziomu, kognitywnego poziomu, bo wiem, że też ten uczeń w konsekwencji trafi do domu i przecież to, co zaistniało na lekcji w 45 minutach albo w 90, bo czasami mam dwie lekcje z rzędu, będzie musiał jednak w jakikolwiek sposób zaaplikować w praktyce w domu. Ja myślę, że tutaj bardzo ciekawe jest właśnie to, że mówiłaś o tym, że ty prezentujesz swój tok myślenia, a potem zapraszasz, żeby uczniowie robili to w parach. Czyli oni na lekcji po prostu uczą się tego sposobu dzięki tobie, a potem... To, co robią na lekcji, bo od wielu, wielu lat, znaczy wielu lat, od kiedy pracuję teraz w liceum, stosuję
bardzo często przy sprawdzaniu pracy domowej ocenę koleżeńską. Co to znaczy? To nie znaczy, że oni się wzajemnie oceniają, ale to znaczy, że dają sobie wzajemnie informację zwrotną. Robię to w parach. Ja te pary bardzo często zmieniam. Co zauważyłam? Zauważyłam, że jak porównują pytania, przepraszam, porównują odpowiedzi do pytań, albo wypowiedzi, które mają, albo gramatyka, która jest, to z każdym miesiącem ta ich wnikliwość do analizowania błędów i wyjaśniania koleżance, koledze, co jest nie tak, rośnie. Naprawdę. Czasami zastanawiam się, czy nie powinnam nagrać krótkiego filmu, jeśli na to się zgodzą, żeby też pokazać, jak to fajnie działa, jeżeli my konsekwentnie uczymy ich tego sposobu myślenia. Tam od razu wchodzą w ruch książki na przykład, bo ktoś mówi, nie, nie, chyba nie tak pamiętasz. Więc oni zerkają do tych źródeł, bo tam wszelakiego rodzaju źródła oczywiście w podręcznikach są, typu gramatyka, słownictwo, i pokazuje palcem, no zobacz, ale tu jest to napisane tak. Co jest jeszcze ważnym elementem tego, to jest kolejna strategia, gdzie przy współpracy ci uczniowie bardzo transparentnie pokazują swój sposób myślenia, tak? Dzielą się tym sposobem myślenia. To też pokazuje, jak oni budują własne struktury wiedzy. Każdy zwraca uwagę na coś zupełnie innego, a już zupełnie bezcennym elementem tutaj jest błąd, który oczywiście mogą popełniać i nie boją się go popełniać, i w jaki sposób oni wzajemnie sobie ten błąd wyjaśniają. Jak różne rzeczy zupełnie przyciągają ich uwagę. Więc to pokazuje, jak różnorodny proces zachodzi wtedy, kiedy tą pracę przekierowujemy tak na ucznia i pozwalamy mu rzeczywiście zastosować ten tok myślenia, którego uczyliśmy wcześniej, plus jego własny w działania. Bo mam wrażenie, że to jest proces i to jest cały czas proces bardzo rozwojowy. Ku postawie, tak? Dziękuję Ci bardzo, Doroto. Myślę, że to jest dokładnie to, na co powinno przy tej strategii wybrzmieć. Mam nadzieję, że Państwo poczuli się zainspirowani i zobaczyli też w swojej pracy elementy tej strategii, albo zainspirowali się do wprowadzenia takiego sposobu pracy z uczniami po to, żeby ci uczniowie w domu, w samodzielnej nauce mogli taką umiejętność rozwijać. Asiu, a jak jest z Tobą? Ja myślę, że tutaj takiej dużej różnicy między Dorotką a uczniami w klasie 4-8 i uczniami licealnymi nie ma. Ja również bardzo zachęcam uczniów do wyjaśnienia swojego procesu myślenia, czyli w jaki sposób dochodzą do rozwiązania. Często u mnie uczniowie pracują projektowo, pracują w zespołach. I co jest fajne, że tak naprawdę każdy zespół ma inny sposób na rozwiązanie danego zadania. Później takie zadania przedstawiamy. No i patrzymy, że faktycznie każdy ma taki sam wynik, czyli każdy rozwiązał poprawnie zadanie, w jaki sposób, wymieniają się wtedy doświadczeniem. Zachęcam też uczniów, żeby wykonali podobne zadania, ale na przykład z treścią, która ich interesuje, czyli nie wiem, dotyczące ich ulubionego sportu, czy ich jakichś osiągnięć sportowych. I wiem, że to bardzo angażuje dzieci. Dzieci bardzo chętnie dzielą się swoimi sukcesami, dzielą się swoimi ulubionymi zabawkami, informacjami na temat swoich zwierzątek w klasach 4-8. I bardzo często tacy uczniowie po takiej lekcji właśnie, gdzie widzą rozwiązanie, różne aspekty rozwiązania danego zadania w domu, nie przymuszeni, a z własnego wyboru, przygotowują takie zadania na następną lekcję i pokazują, w jaki sposób do takiego zadania doszli i która metoda jest dla nich najłatwiejsza. Ja często na lekcji też tutaj stosuję przywoływanie. To jest bardzo fajny sposób na utrwalanie wiadomości, które dzieci już poznały. Dzisiaj miałam na przykład geometrię z klasą piątą i zapisywaliśmy numer lekcji i w numerze lekcji pojawiły się liczby rzymskie. Czyli coś, co było już pod koniec klasy czwartej. Natomiast uczniowie już to znali i uczniowie bardzo szybko teraz już rozwiązują te zadania. W ogóle ich to nie dziwi, bo wiedzą, po co to robią. W zadaniach domowych również. Dzisiaj miałam geometrię, a zadałam im arytmetykę, tak? I o ile w klasie czwartej, dzisiaj jeszcze im zadałam pytanie, jak myślicie, dlaczego tak zrobiłam?
I co jest ważne, że uczniowie są świadomi tego, dlaczego tak się dzieje, bo dzisiaj im powiedzieli, tak, bo żebyśmy sobie przypomnieli to, co robiliśmy na początku września. Także te przywoływanie później powoduje, że ci uczniowie tą wiedzę, która była wcześniej, a która nie jest utrwalana na bieżąco, właśnie to powoduje, że oni utrwalają, tak? Że to nie jest tak, że przechodzimy do danego tematu, zamykamy temat i przechodzimy dalej do kolejnego działania. Także przywoływanie treści, które kiedyś już były zrealizowane, natomiast teraz jesteśmy już w innych tematach. Także to bardzo fajnie się sprawdza i uczniowie bardzo fajnie też wchodzą w ten system. Ja wiem o tych twoich datach i numerach lekcji jako forma pracy na lekcji z przywoływaniem. Tutaj padło pytanie o pracę domową i ty już o tym powiedziałaś, że praca domowa to jest właśnie samodzielna praca ucznia w domu i dzięki tak. temu przywoływanie, bo ty tam mieszasz treści i też wprowadzasz dla nich ten metapoziom, czyli oni dostają informację, dlaczego taką pracę domową im proponujesz. Padło tutaj pytanie, co Państwo myślą, co moje drogie prelegentki myślicie o pracach domowych. Mam wrażenie, że Asia otworzyła worek praca domowa pod tytułem właśnie skuteczne strategie i metody uczenia się, bo praca domowa pracy domowej nierówna. Ja już chyba to kilka razy powiedziałam na webinariach Odpornej Szkoły, ale powiem to jeszcze raz i mam nadzieję, że Wy też będziecie chciały cokolwiek o tym powiedzieć, że jeżeli to jest rzeczywiście strategia skutecznego uczenia się i nie jest to praca domowa, którą można łatwo znaleźć w internecie, odpowiedź na nią i właśnie uczniowie znają cel tej pracy domowej, wiedzą, że to sprzyja ich uczeniu, to jesteśmy trochę w innym miejscu z tą pracą domową. Zgadza się. No ja zadaję właściwie na każdej lekcji, ale zadaję z sensem. I uczniowie wiedzą, jaki jest cel tej lekcji. Ja często uczniom tłumaczę, zwłaszcza na początku, że jak myślicie, bo uczniowie, zwłaszcza w klasach 4-8, chcą zrobić sobie szybko te zadania domowe, bo to nie są długie zadania domowe. Czasem je robią na przykład na przerwach obiadowych. Złapaliśmy, może źle powiedziane, ale zauważyliśmy, że uczniowie to robią. Wówczas spotkaliśmy się w klasie i zadałam im pytanie, jak myślicie, dlaczego ja was proszę o zrobienie zadania domowego? Czy myślicie, że ja sobie myślę, a dzisiaj wieczorem to ja im zadam tyle, żeby nie mogli pójść na siatkówkę, żeby nie mogli spędzić wolnego czasu, a niech się jeszcze uczą? I oni tak na mnie popatrzyli i mówią, no nie, ja mówię, no właśnie, bo to jest to, o czym powiedziała Dorotka, że oni wychodząc z klasy wszystko wiedzą. Natomiast jeżeli to nie jest utrwalone w domu, to niestety no, nie zapamiętają tego dobrze. Dlatego tak ważne jest, żeby zadawać, ale z sensem. Czyli zadajemy coś, co sprawia uczniom przyjemność. To niekoniecznie musi być, nie wiem, narysowaniu 5 półprostych. Może być to równie dobrze narysowanie wspomnień z wakacji w postaci odcinków. Więc kwestia formy tego zadania domowego może być to również ten projekt, o którym mówiłam, tak? Projekt tygodniowy na przykład. I uczniowie spotykają się i wspólnie też go robią. Więc nie zawsze jest to taka praca samodzielna, którą uczniowie muszą wykonać w domu. Oczywiście, nie ukrywam, z matematyki zdarzają się czasem słupki, niestety. Ale generalnie staramy się, żeby ta praca domowa była dla nich interesująca i żeby nie zabierała im zbyt dużo czasu. Te 15-20 minut to powinno być maksymalny czas, który uczniowie powinni poświęcić na odrobienie pracy domowej z matematyki. Na razie na czacie nie pojawiło się kolejne pytanie o pracę domową. Ja, Wiesiu, przejdę do ciebie. Nie wiem, jak jest w edukacji wczesnoszkolnej z pracami domowymi, chociaż moja trzecioklasistka przynosi prace domowe. Ja nie zadaję prac domowych, ale paradoksalnie czasami dzieci same sobie zadają pracę domową, nawet dosyć często, bo jeżeli interesuje to, co robimy na lekcjach, to przenoszą to zainteresowanie do domu i zajmują się dalej tym, czym zajmowały się na lekcji, albo wyszukują sobie materiały, które przyniosą do szkoły, bo będą potrzebne w projekcie. Czasami zadaję zadanie domowe typu porozmawiaj z mamą, porozmawiaj z tatą o tym, czego się dzisiaj nauczyłaś, bo to jest też sposób na przywoływanie, żeby dzieci przypomniały sobie, co robiły, nad czym pracowały, żeby porozmawiały z rodzicami. Ja też rodziców wtedy proszę, żeby zadawali dzieciom pytania takie pogłębiające, nie tylko co dzisiaj było w szkole,
ale dokładnie, jeżeli dziecko zacznie opowiadać o tym, czego się uczyło, żeby pogłębiali to, żeby właśnie dziecko musiało sobie przywoływać. I jeżeli przechodzimy już do strategii, Wiesz, ja tylko ci wejdę tutaj bardzo w jedno słowo, powiedziałaś coś, za co moja miłość do ciebie wzrasta. Zaangażowanie rodziców, szczególnie tych młodszych dzieci, w świadome przywoływanie. Ja jak prowadziłam kursy dla dzieci dotyczące skutecznego uczenia się, jak mówiłam im o tym, co jest ważne, zawsze zapraszałam do tego również rodzica, mówiąc, zadajemy często pytanie, a jak tam było w szkole? I nasze dziecko odpowiada nijak, tak? Wzrusza ramionami. Jak zadamy, nie wiem, czy ty masz, Wiesiu, swoje dobre pytania, a co zadawać, jakie rodzice mogą zadawać pytania swoim dzieciom, ale ja zawsze podpowiadam takie pytanie, co było dzisiaj interesującego? Czy nauczyłeś się czegoś nowego? Czy coś cię zainteresowało? Zwykle tutaj trafiam na już najbardziej podatny grunt, na przykład z moim własnym dzieckiem i rozpoczynam przywoływanie, a dziecko nie wie, że to jest przywoływanie, to jest po prostu rozmowa z rodzicem. Więc to jest, myślę, taka fajny sposób na zaangażowanie w sposób niemęczący rodziców młodszych dzieci. Mhm. Tak, zgadzam się, bo też chciałabym, żeby rodzice brali udział w tym, co my robimy, a ponieważ moje dzieci, z którymi pracuję, nie mają podręczników, nie mają ćwiczeń, nie noszą tego do domu, to jedyne źródło, z którego rodzice mogą się dowiedzieć na bieżąco, co się dzieje w klasie, to właśnie rozmowa z dzieckiem, ewentualnie informacje zwrotne, które dzieci ode mnie dostają pisemne, no bo już te ustne to już są między nami tu i teraz w czasie lekcji. No i czasami od czasu do czasu zdaję rodzicom sprawę z tego, co my robimy podczas spotkań z rodzicami, pokazuję prezentację o tym, jakie projekty robiliśmy, co dzieci wypracowały i to jest jeszcze takie pogłębienie tego, czego rodzice dowiedzieli się od dzieci. Ja widzę, że rodzice bardzo lubią wtedy o tym rozmawiać. To ja już teraz wiem, dlaczego Janek po przyjściu ze szkoły tylko zostawił plecak i wyciągnął atlas i tak długo przeglądał mapy, bo teraz już wiem, co wy żeście robili, tak? I to jest też dla mnie bardzo cenne, jak rodzice mi o tym opowiadają, w jaki sposób oni rozmawiają z dziećmi o tym, co było w szkole i czego się dzieci nauczyły. No staram się, żeby ta współpraca z rodzicami była, żeby rodzice czuli, że my jesteśmy po jednej stronie, a nie jesteśmy po dwóch stronach barykady. Gramy na jedną bramkę, żeby dzieci się jak najlepiej rozwijały. No i teraz tak, ponieważ powiedziałam, że nie mamy podręczników, nie mamy ćwiczeń, są karty pracy, ale 90% kart pracy to są samodzielnie zrobione karty pracy przez dzieci. Każde dziecko ma swoje portfolio, czyli po prostu segregator, w który wkłada zrobione przez siebie karty pracy i one są z jednej strony są dla dziecka pamiątką tego, co robiło, czego się uczyło, z drugiej strony są dla mnie taką dokumentacją rozwoju dziecka, bo jeżeli my na końcu roku przy rozmowach trójstronnych, o tym jeszcze potem będę mówić na koniec, rozmawiamy na temat tego, czego dziecko się nauczyło i przeglądamy jego portfolio, to świetnie widać ten progres, zwłaszcza w pierwszej klasie, kiedy te pierwsze karty to są takie koślawe literki, a ostatnie karty to już są samodzielnie pisane przez dzieci teksty na przykład. Świetnie widać wtedy rozwój dziecka. To jest świetny dokument, a jednocześnie pamiątka z rozwoju dziecka. I to, co tutaj moje koleżanki przedtem mówiły o tych wszystkich skutecznych strategiach uczenia się, ja mogę powiedzieć, że nie ma dużych różnic. Tak działam z dziećmi od pierwszej klasy. Od samego początku staram się pokazywać dzieciom skuteczne strategie uczenia się w zależności od zadania. Ja im muszę pokazać, że do takiego zadania to bardziej pasuje zrobienie notatki, do innego zadania bardziej pasuje rozmowa z kolegą czy z koleżanką, jeszcze do innego pasuje samodzielne, na przykład samodzielne notowanie przy pomocy symboli tego, co dziecko przeczytało albo usłyszało. I teraz tutaj macie Państwo przykłady trzech różnych notatek. One powstały z różnych okazji w różnym celu. Na przykład pierwsza notatka z lewej strony to jest notatka dziecka w trzeciej klasie, kiedy pracowaliśmy nad taką strategią rozkładania dużych celów na mniejsze, czyli zjadanie słonia po kawałku. Dzieci wybierały sobie umiejętność, którą chciałyby rozłożyć
na mniejsze czynniki. I na przykład rozwiązywanie zadań, czytanie, uczenie się słówek na angielski albo naukę piosenki. A tutaj jest przykład, jak dziecko rozłożyło na drobniejsze części cel: umiem sprzątać w pokoju. Bo dla dziecka to nie jest wcale oczywiste, co to znaczy, że mama mówi posprzątaj w pokoju, tak? No to co? Co ja mam właściwie zrobić? Pozostałe notatki to są notatki, do góry notatka to jest notatka trzecioklasistki na koniec projektu o człowieku, kiedy dzieci wiedziały na samym początku projektu, że on się zakończy właśnie samodzielnym zrobieniem notatki lub mapy myśli na temat tego, czego się w trakcie projektu dziecko nauczyło. A ponieważ dzieci robiły wtedy, każdy robił sobie swój własny labubuk, więc te wszystkie rysunki, które są, tutaj są, czyli tak jak wygląda serce czy płuca, dziewczynka, która robiła tą notatkę, po prostu miała w swoim labubuku i wykorzystała. Natomiast dla mnie to jest wgląd w to, co dziecko potrafi, jak dziecko zrozumiało treści, które opracowywaliśmy w trakcie projektu. I wreszcie trzecia notatka powstała w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy projekt afrykański w drugiej klasie. Zaczęliśmy od tego, że dzieci oglądały różne filmiki o Afryce, o muzyce, o kulturze. I potem chciałam zebrać wszystko to, czego one już, co one już wiedzą na ten temat. I każdy zrobił notatkę według tej samej struktury. Struktura była uzgodniona, to znaczy, że ma coś być o krajach, o ludziach, o kulturze. I dzieci dodały jeszcze jedną kategorię kolory, bo zauważyły w filmach, że kolory są zupełnie inne niż u nas w Polsce. Natomiast każde dziecko już samodzielnie wypełniło tą notatkę informacjami od siebie. Ja dzięki temu zobaczyłam, z jakiego punktu my startujemy w ten projekt. Co już dzieci wiedzą i co będziemy dalej robili. I poproszę Ciebie o następny slajd. Jestem zachwycona tymi notatkami i bardzo nam się to spójnie układa, że na każdym poziomie edukacyjnym uczniowie robią notatki, ale jak istotny jest tutaj nauczyciel. Ty, Wiesiu, i Dorota mówiła, że ona też uczy tych strukturalnych notatek swoich uczniów, a Państwo pisali na czacie też o metodzie Cornella. Już Wiesiu, przepraszam Cię. Tak, znaczy tak, w pierwszej klasie często robimy tak, że robimy wspólną notatkę na tablicy. Rozmawiam z dziećmi mówią, jakie kategorie powinniśmy w mapie myśli uwzględnić, a oni robią samodzielnie na swoich kartach pracy i okazuje się, że to nigdy nie jest kopiuj wklej. Nawet jeżeli to jest notatka, która jest na tablicy, zawsze dzieci dodają coś własnego od siebie i w ten sposób uczą się notować. A to są już, to są przykłady dwóch notatek drugoklasistów i tu już widać, że oni w drugim roku nauki oni już mają własny styl. Tak można zobaczyć, że ja też mogę poznać już nawet bez podpisu, czyje to są notatki. Każde dziecko już dochodzi do własnego sposobu notowania. I to jest notatka, która też powstała na koniec projektu Czas. Dziecko podsumowywało, co już umie, czego się nauczyło w trakcie projektu Czas. Dla mnie to też jest wgląd w to, co dziecko potrafi. I sposób robienia notatki też daje mi dużo informacji, tak? Czy dziecko ma już strukturę tej wiedzy. I zobaczcie Państwo, że dzieci tutaj świetnie pogrupowały te informacje. Osobno są na przykład znaki rzymskie, osobno jest muzyka, osobno są czasowniki. To wszystko tutaj ma odzwierciedlenie, czyli dzieci bardzo dobrze zrozumiały to, nad czym pracowaliśmy. I poproszę jeszcze następną notatkę, następny slajd. No właśnie, kiedy w pierwszej, drugiej klasie pokazuję dzieciom różne strategie i wykorzystujemy różne strategie, na początku trzeciej klasy zwykle robię projekt pod tytułem Umiem się uczyć. Co to znaczy, że umiem się uczyć? I wtedy wchodzimy już na taki metapoziom, żeby dzieci mogły rozpoznać swoje umiejętności, a z drugiej strony powtarzamy sobie i dopasowujemy, która strategia do jakiego zadania będzie pasowała. To jest tutaj tablica z projektu Umiem się uczyć i kiedy planowałam z dziećmi ten projekt, to prosiłam dzieci, żeby pomyślały, jakie one mogą zadać pytanie, jakie mogą zadać pytanie na temat umiejętności uczenia się, na jakie pytania chciałyby odpowiedzieć. I to wszystko, co jest tutaj zapisane, pochodzi od dzieci, to nie są moje pomysły. Pytanie, jak się skupić, jak zapamiętywać lepiej, jak robić notatki, do czego przydają się notatki, to wszystko są pytania dzieci. Czas poświęcony na planowanie to nie jest czas stracony, chociaż trwa to dosyć długo, ale potem pomaga nam w pracy.
I teraz w trakcie tego projektu, on też trwał dosyć długo, trwał 2 tygodnie, sprawdziliśmy doświadczalnie wszystko, co tutaj jest napisane na tablicy, jak się skupić. Czyli robiliśmy różne zadania, różne ćwiczenia i dzieci sprawdzały, czy to ćwiczenie, które przed chwilą robiły, czy rzeczywiście pomaga się skupić, tak? Albo jak robić notatki, powtarzaliśmy sobie te różne sposoby robienia notatek. I w trakcie tego projektu powstawał poradnik, jak się uczyć. Każde dziecko zakończyło projekt własną książeczką, tutaj są przykłady już gotowych książeczek, pod tytułem Poradnik jak się uczyć. Wnętrze tych poradników zaraz Państwu pokażę na następnym slajdzie, jak to wygląda. I zobaczcie, przeszliśmy przez wszystkie strategie, na przykład powtórki. Dzieci doskonale już wiedziały, co to znaczy, jak działa pamięć krótkotrwała i co trzeba zrobić, jakie kroki trzeba zrobić, żeby to, co dziecko już wie, było w pamięci długotrwałe i mogło po jakimś czasie sobie to przywołać. Tutaj rozmawialiśmy też o roli odpoczynku, o roli przerw. Dzieci w trzeciej klasie, na początku trzeciej klasy już to doskonale wiedzą. Albo jak rozwiązywać zadania matematyczne. Co to znaczy rozwiązać zadanie matematyczne? Krok po kroku, każdy swoje notatki sobie w tym poradniku robił. Na kolejnym slajdzie jest przykład notatki, oj, chyba... Nie. Chyba zginął jeden slajd. Zaraz się odnajdzie, Wiesiu. No nie szukajmy, ja po prostu powiem, że na przykład dzieci też notowały sobie, w jaki sposób można, co to znaczy czytać ze zrozumieniem, tak? Co to znaczy przeczytać tekst ze zrozumieniem, to znaczy, że trzeba przeczytać przynajmniej 2 razy, że trzeba wybrać istotne treści, a potem zrobić notatkę. I o robieniu notatek też tam były strony w tym poradniku. Także muszę powiedzieć, że moi trzecioklasiści są już wyposażeni w wiedzę na temat skutecznych strategii. I ja kiedyś, ponieważ już dosyć długo tak pracuję, bo ja jestem w ogóle fanką metod skutecznego uczenia się i sama też to praktykuję, sama robię mapy myśli, kiedy się czegoś uczę i robię sobie notatki wizualne. Ja kiedyś myślałam, że tak pracując z dziećmi w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie, to być może nie zostanie to dzieciom na długo. Oni potem pójdą dalej, zapomną, a okazuje się, że nie. Mam dowody na to, że to działa, że oni to wykorzystują dalej, bo czasami spotykam się z absolwentami albo spotykam się z rodzicami moich byłych uczniów i oni sami mówią, że to, czego nauczyli się w tych klasach 1-3, to działa dalej, więc ja uważam, że daję dzieciom taką szczepionkę na przyszłość. Taką małą szczepionkę, którą oni potem mogą rozwijać w starszych klasach i w dorosłym życiu, bo też mi zależy, żeby oni to wykorzystywali nawet po skończeniu szkoły. Wiesiu, jest do Ciebie pytanie z czatu. Tak? Czy poradnik dotyczący skutecznego uczenia się można zastosować w pierwszej klasie? Czy tak? Myślę, że w pierwsza klasa to za wcześnie, dlatego że dzieci najpierw muszą doświadczyć tych różnych strategii, a trzecia klasa, początek trzeciej klasy, to było zebranie tych strategii, już rozmowa na temat, bo w pierwszej klasie ja jeszcze nie rozmawiam z dziećmi, jak to dokładnie działa, tylko pokazuję. Uczymy się na przykład wiersza na pamięć, więc dzieci robią sobie notatkę wizualną, notują symbolami, każdy sobie sam dobiera symbole do treści. W momencie, kiedy zrobią notatkę, one już potrafią ten wiersz powiedzieć z pamięci. Oczywiście musimy potem jeszcze powtarzać i też dzieciom mówię, że trzeba kolejne powtórki każdego dnia, żeby przez jakiś czas powtarzać, żeby to zostało. Natomiast w trzeciej klasie rozmawiamy już na temat tego właśnie, jak to działa, nazywamy te strategie. Kolejny projekt, który zrobiliśmy po tym projekcie o uczeniu się, to był projekt o mózgu, ponieważ dzieci zainteresowały się tym, jak działa mózg i to była konsekwencja tego, że one już dosyć dużo wiedzą na temat tego, jak człowiek się uczy. Bardzo Ci dziękuję za to wyjaśnienie. Zachęcam Państwa do inspirowania się naszymi prelegentkami i jak widzimy, najmłodsze czy najstarsze dzieci mogą wykorzystywać skuteczne metody uczenia się. Wracamy do naszej kompetencji uczenia się. Przeszliśmy przez 2 pierwsze kropki, organizowanie procesu uczenia się, umiejętności organizowania i umiejętności stosowania skutecznych strategii uczenia się. Proszę się nie martwić, nie będziemy tu siedzieć do północy. Pozostałe kropki będą bardzo krótko. Zatrzymamy się na postawie, którą dla Państwa mamy. Ale zanim dojdziemy, czas na niebieską kropkę. Wszystkie moje prelegentki mówiły już o celach.
Formułowanie celów w uczeniu się. Często uczniowie narzekają, że nie rozumieją, nie wiedzą, jaki jest cel, po co ja się tego w ogóle uczę. Na pewno Państwo znają te pytania. Dlatego formułowanie celów uczenia się na początku, tak jak Wiesia mówiła, formułowanie celu, który jest zrozumiały, jest językiem zrozumiałym przez ucznia, jest to cel formułowany nauczyciela, aż do wersji idealnej, czyli do samodzielnego formułowania celu uczenia się. To jest kolejna umiejętność, którą w kompetencji uczenia się wyposażamy naszego ucznia. Wracając do całego zestawu, następne to jest samoocena. Dorota mówiła już tutaj o informacji zwrotnej koleżeńskiej, o udzielaniu informacji zwrotnej i tym elementem, który tutaj jest w kompetencji uczenia się i jest istotny, to jest samoocena, żeby uczeń sam potrafił odpowiedzieć sobie na pytanie, co on wie, jak, w którym momencie tego procesu uczenia się jest. Wiesia też już o to zahaczała, więc możemy pracować, uczyć uczniów, jak pracować z kryteriami sukcesu, o czym mówiła Zosia. Wiesia, Zosia to moja córka, może dlatego, żeby uczeń miał refleksję o tym, co mu pomaga, a co przeszkadza w uczeniu się i w tym poradniku na pewno to u Ciebie, Wiesiu, było, bo mówiłaś o tym, co mi pomaga w skupieniu się, więc dzieci mogły to sprawdzić. Dla mnie bardzo ważne jest, ponieważ bardzo często ulegamy iluzji wiedzy. Samoocena, czyli odpowiedź na pytanie, co wiem, a czego jeszcze nie wiem, jest kluczowa do tego, do bycia w procesie, do nieulegania iluzji, że ja coś wiem. Czasami nam się tylko wydaje, że my coś wiemy, a też często mamy taki problem, że my nie wiemy, że czegoś nie wiemy. Uczniowie mają to samo i właśnie samoocena własnej wiedzy, którą wyposażamy naszego ucznia poprzez informację zwrotną i informację zwrotną koleżeńską, rzeczywiście jest tym ważnym elementem składowym kompetencji uczenia się. Postawa, mamy dwie postawy. Mieliśmy cztery umiejętności, dwie udało nam się tutaj lepiej zaprezentować, po dwóch się tylko niestety musiałyśmy prześliznąć. Mamy dwie postawy. Postawę wytrwałości, czyli taki upór w realizacji, w konsekwentnym dążeniu do celu, czerpaniu satysfakcji z wyzwań, wiem, że to jest trudne, postawa wytrwałości i uporu, o której też niestety tylko przez nią przejdziemy, pogłębienie zainteresowania. Dzisiaj jak przygotowywałam się do tego webinarium i myślałam o wytrwałości w takim kontekście właśnie uporu i chęci do rozwoju, najbardziej przykuło moje zainteresowanie właśnie to pogłębianie zainteresowania, bo przecież uczeń spotyka się z jakimś zagadnieniem, tematem, nowym językiem i to pogłębianie zainteresowania właśnie dzięki wytrwałości jest możliwe. Ale dla Was, drogie prelegentki, przygotowałam żółtą kropkę, czyli nastawienie na rozwój. Postawę, którą rozwijamy, kształtujemy, pielęgnujemy w naszych uczniach. Nastawienie na rozwój, czyli błędy jako element, który jest ważny w rozwoju. Dorota o tych błędach już mówiła, ale mam nadzieję, że teraz powiesz więcej, Doroty, niż pozostałe prelegentki. Co jest ważne? Wyzwania. Wyzwania jako rozwój, jako element, który nas napędza do działania i cel. Jako celem naszym jest poszerzenie swojej wiedzy, rozwój. Nie stoimy w miejscu, tylko cały czas ze swoją wiedzą idziemy dalej. Nastawienie na rozwój. Jak kształtować, uczyć, rozwijać nastawienie na rozwój? Zapomniałam o ostatniej kropce. Krytyka. Krytyka, która nas ściąga na ziemię, często mówimy, że podcina nam skrzydła. W nastawieniu na rozwój myślimy o krytyce po prostu jako informacji zwrotnej. Co mam jeszcze do poprawy? Czego jeszcze nie wiem? Czego jeszcze nie uczę? Nie umiem. Nastawienie na rozwój. Jak rozwijać w uczniach postawę nastawienia na rozwój? Że oni chcą dalej, więcej, z większą wytrwałością. Jak, drogie prelegentki, to robicie? Wiesiu, w związku z tym, że złożyło mi się to w całość najmłodsi, najstarsi, więc znowu wracam do Ciebie. Jak Ty to robisz? Tak, bardzo staram się, żeby stworzyć dzieciom bezpieczne środowisko do uczenia się, bo takie środowisko gwarantuje to nastawienie na rozwój. To dzieci muszą czuć się bezpieczne, że jeśli popełnią błędy, że jeśli czegoś nie będą wiedziały, umiały,
to nie jest zagrożone na przykład jakąś słabą oceną. Ja w ogóle pracuję bez ocen, z informacjami zwrotnymi tylko, dlatego dzieci nie boją się tych błędów popełniać. Natomiast z rodzicami musiałam popracować, a uświadomiła mi to dopiero edukacja zdalna, ponieważ ja teraz mam trzecią klasę, czyli w pierwszej klasie, w połowie pierwszej klasy poszliśmy po raz pierwszy na nauczanie zdalne. Rodzice przysyłali mi zdjęcia prac dzieci, bo jeszcze dzieci tutaj samodzielnie tego nie potrafiły zrobić. I mama przysłała zdjęcie, po czym przysłała taką informację: ja bardzo panią przepraszam, że na tej pracy jest błąd, bo ja nie zauważyłam. I w ogóle mama chciała mnie przepraszać za to, że pracę z błędem przysłała. Więc ja zrozumiałam, że ja muszę rodzicom uświadomić, po co mi te błędy. Dzięki temu ja wiem, jak mam dalej z dzieckiem pracować. Jeżeli dzieci boją się pokazywać błędy, ukrywają to, wolą odpisać od kolegi czy od koleżanki, no to stwarzają iluzję, że potrafią, a ja wtedy nie będę wiedziała, co mam dalej robić. Dlatego błąd jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Od samego początku staram się dzieci nastawiać w ten sposób, żeby nie mówiły, że czegoś nie potrafią, że czegoś nie umią. I wręcz dzieci po mnie powtarzają teraz bardzo często w rozmowach między sobą, mówią to, co ja im często powtarzam: nie mów, że czegoś nie umiesz. Mów: jeszcze tego nie umiem, ale się nauczę. W związku z tym też to odpowiednie środowisko przygotowuje do tego, żeby dzieci mogły się uczyć również wzajemnie od siebie. Tak są ustawione stoliki, żeby dzieci się widziały, żeby mogły wchodzić w interakcje, żeby mogły porozmawiać z kolegą, bo przecież rozmowa i wyjaśnianie, tłumaczenie to jest jedna z bardziej skutecznych strategii uczenia się. I to jest też od pierwszej klasy, staram się, żeby tego dzieci doświadczały. Dzieci doświadczają też informacji zwrotnej od kolegów i koleżanek, co w 1-3 robimy w bardzo prosty sposób, techniką dwie gwiazdy i jedno życzenie. Dzieci już w pierwszej klasie świetnie potrafią udzielać w ten sposób informacji zwrotnej. Czyli takie środowisko, które pozwala dziecku uczyć się na błędach, z drugiej strony dzieci nie mają okazji do porównywania się między sobą, one nie mają ocen, w związku z tym informacja zwrotna jest tym, co je prowadzi w tym procesie uczenia się i dziecko widzi, że dzisiaj jest lepsze od tego, jakie było wczoraj, a jutro będzie jeszcze lepsze od tego, jak jest dzisiaj, a nigdy, że jest lepsze, że kolega czy koleżanka jest lepszy od niego. To jest dla mnie takie prawdziwe nastawienie na rozwój i wiecie Państwo, trzeba o tym rozmawiać z rodzicami, żeby rodzice również rozumieli tą filozofię, bo to bardzo wzmacnia dzieci i wzmacnia, żeby miały tą siłę na pokonywanie trudności. Poproszę Cię o następny slajd. To jest częsta u mnie strategia stosowana w klasie: sprawdź, czy potrafisz. Ja nie robię sprawdzianów, natomiast stawiam przed dziećmi wyzwania: sprawdź, czy potrafisz, albo czasami pokaż mi, co potrafisz. Takie wyzwania pozwalają dziecku z radością przystępować do zadań, które dla mnie są zadaniami sprawdzającymi, bo dla niego to jest wyzwanie, ono sprawdza. I wtedy przygotowuję takie zadanie, które dziecko może rozwiązać na własny sposób, może wykorzystać pomoc kolegi czy koleżanki, może wykorzystać jakieś pomoce, ale może zrobić to również samodzielnie, a ja w tym czasie zbieram obserwacje właśnie, jak dziecko sobie radzi. Dzięki temu mogę dalej z dziećmi pracować. To, co Państwo tu widzicie, to są karty do samooceny, które za każdym razem staram się trochę inaczej przygotować, ale często to są karty właśnie do takich wyzwań: sprawdź, czy potrafisz, na koniec jakiegoś projektu. Tu akurat po lewej stronie jest karta do samooceny w projekcie Czas. Tam Państwo widzieli też tablicę projektową do tego projektu. Po lewej stronie są wszystkie kryteria sukcesu, które były na tablicy projektowej. I teraz dzieci robią sobie zadania, czasami to jest przez parę dni, 2-3 dni, takie zadania, które pomagają im odczuć, jak sobie radzą z tym kryterium sukcesu. A po tutaj na przykład w tej pierwszej karcie do samooceny jest skala od 0 do 10. Ona się nie wzięła znikąd, ponieważ ja z dziećmi często robię taką szybciutką informację zwrotną i proszę, robimy stop klatkę i proszę dzieci, żeby na przykład pokazały mi w skali od 0 do 10 na palcach,
na ile to, co teraz robi, jest dla niego zrozumiałe, albo na ile to jest dla niego trudne, albo jak daleko już jest w swojej pracy. Więc skala od 0 do 10 jest dla dzieci znana. Po prawej stronie dzieci mają, tak można powiedzieć, takie paski postępu i też na podstawie zadań, które robią, zakreślają sobie, zamalowują sobie taki pasek, na ile uważają, to potrafią. I ja tutaj w żaden sposób nie ingeruję, to jest rzeczywiście samoocena dziecka. I muszę wam, Państwu powiedzieć, że w drugiej, w trzeciej klasie ta samoocena nie odbiega od tego, co ja myślę o umiejętności dzieci. One robią to na tyle często, że już są tego nauczone i też nie boją się przyznać, że coś potrafią słabo, że tamten paseczek jest tylko troszeczkę zakolorowany. I poproszę dalej. Tak, właśnie tak. Przestałam mnie słuchać na prezentację przez chwilę. To jest przykład takiego zadania, sprawdź, czy potrafisz, w trzeciej klasie. I tutaj dzieci miały tylko tabelkę. Ode mnie rozmawialiśmy o kryteriach sukcesu. Trzeba było sprawdzić, czy potrafisz ułożyć, w ogóle odczytać tabelkę i ułożyć zadania na sumy i różnice liczb czy cyfrowych. Dzieci już samodzielnie pracowały i potem jeszcze poprosiłam dzieci o refleksję, co sądzisz o swojej umiejętności, tak, obliczania sum i różnic trzycyfrowych. I dziewczynka, która napisała refleksję, pokazała mi, jak ona myśli o swoim procesie uczenia się. Trochę mi tutaj zasłaniają nasze zdjęcia, zasłaniają tekst, ale mniej więcej ja pamiętam, co ona tam napisała. Na początku nie wiedziałam, o co chodzi, ale później zrozumiałam, o co chodzi i myślę, że nie było źle, bo ułożyłam kilka pytań i rozwiązałam zadania. W związku z tym, jeżeli dziecko pisze o swoim procesie tak po kolei, co się działo, że nie wiedziało, a potem się nauczyło, to jest dla mnie świadectwo tego, że ono jest świadome swojego procesu uczenia się. I jeszcze jeden slajd. To są nasze rozmowy trójstronne. Mówiłam Państwu o tym, że mamy swoje portfolio, dzieci gromadzą tam swoje karty pracy, które samodzielnie zrobiły i na koniec roku spotykam się z rodzicami i z dzieckiem na takiej rozmowie, którą mogę w cudzysłowie nazwać rozmową coachingową, ponieważ wychodzimy od tego, że dziecko pokazuje, wybiera wcześniej sobie slajd, wybiera sobie wcześniej karty pracy, którymi chciałoby się pochwalić i od nich zaczynamy w ogóle rozmowę, co dziecko już potrafi. I do każdej takiej rozmowy trójstronnej co roku przygotowuję inną kartę, inną notatkę, którą potem dziecko zabiera na pamiątkę do domu, a wspólnie ją uzupełniamy. I tutaj na przykład to była pierwsza klasa, na tych puzelkach ja pisałam umiejętności, które dziecko mi powiedziało, z czego jest dumne, co już potrafi, różne umiejętności i była również droga z kamieniami milowymi i na końcu cel. I tutaj dziecko formułowało cel do pracy dalej. Mógł to być cel związany z tym, co dziecko robi w szkole, na przykład chciałbym lepiej czytać albo chciałbym lepiej dodawać i odejmować, ale były dzieci, które mówiły na przykład, ja chciałbym mieć psa. W związku z tym w trakcie rozmowy rozkładaliśmy ten cel na drobniejsze cele i na kamieniach milowych pisaliśmy, co po kolei, jakie kroki dziecko musi zrobić, żeby do tego celu dojść. I z taką pamiątką dziecko wychodzi do domu, to już jest przed wakacjami i myślę, że taka rozmowa nie tylko podsumowuje to, co dziecko robiło pokazuje, jakie to jest ważne, bo rodzic jest przy tej rozmowie i również z rodzicem rozmawiam, ale głównie mówi dziecko, a z drugiej strony dziecku jest takie nastawienie rzeczywiście na rozwój, na to, że dalej będziemy pracować, żebym ja był lepszy w jakiejś umiejętności, którą tam sobie zaplanowałam. Wiesiu, niektórzy tu już na czacie nam dziękują. Mam nadzieję, tylko dziękują za Twoje pomysły i Państwo jeszcze nie wychodzą, bo my jeszcze nie kończymy. Jesteśmy już blisko, ale jeszcze nie kończymy. Doroto, ja wiem, że Ty też masz podobne podejście do błędu i nie krytykowania swoich uczniów. Powiedz proszę o tym, jak to wygląda z licealistami. No więc dla mnie błąd jest absolutnie bezcenny. Ja zawsze powtarzam uczniom, że to dzięki błędowi wiem, gdzie oni są, w jakim momencie, ale przede wszystkim oni wiedzą, nad czym mają dalej popracować. I tak ja cały czas podkreślam, ponieważ my tu mówimy znowu o postawach i o rozwoju, to, że moi uczniowie są cały czas w procesie. Mocno, często boją się na przykład ocen sumatywnych, czyli jeśli z testu dostają na początku roku czy w pierwszych miesiącach nauki słabsze oceny, to naprawdę drżą o swoje średnie.
To, co zawsze podkreślam, to to, że nauka to proces i wyciąganie średnich jakichkolwiek nie ma najmniejszego sensu. Dlatego, że jeżeli dostaną, załóżmy, 2 z jakiegoś zakresu materiału, potem pracują, dostają 3, 4, 5, a może i 6, to zasadnym nie wydaje mi się, żeby z tego wszystkiego wyciągać średnią, ponieważ oni się cały czas uczą czegoś, tak? Cały czas rozwijają. Więc ja bardzo kładę nacisk na to bycie w procesie. Tu Wiesia też wspomniała o rodzicach, bo to widać szczególnie w klasach pierwszych, które trochę panikują, kiedy dostają słabsze oceny. I ja im mówię, uspokój się, ocena nie jest najważniejsza. Ważne jest, żebyś z tego wyciągnął wnioski, nad czym jeszcze trzeba popracować, tak? Co już umiesz i nad czym masz popracować. No i to jest fajne, kiedy ta młodzież do mnie mówi, no dobrze, ale powie pani to mojej mamie i tacie, czy mojemu tacie. I wtedy muszę Państwu powiedzieć, że ja też mam takie słynne korespondencje z rodzicami, gdzie wysyłam im wiadomości w różnych aspektach, ale między innymi proszące o cierpliwość, jeśli widzą rzeczywiście słabsze oceny, ponieważ te dzieci są wciąż w rozwoju. Wiesia też wspomniała o atmosferze sprzyjającej uczeniu się. Ja myślę, że praca w kulturze błędu, przyzwolenie na błąd pozwala na podejmowanie kolejnych prób. Być może popełnianie kolejnych błędów, ale ja myślę, że te błędy już są inne. I teraz cały mój proces, który kształtuję tutaj w pracy z błędem i w pracy do rozwoju, to to, że błędy można popełniać, tylko należy z nich wyciągać wnioski i uczyć się czegoś na nich, tak? Więc to jest ta zmiana postawy cały czas. Jest też, ponieważ ja dostaję często młodzież, która pochodzi z różnych środowisk, zwłaszcza w pierwszej klasie, zanim ich się przystosuje, zanim ich się wychowa, zanim ukształtuje się te postawy, o których wcześniej mówiłam, to trochę czasu zabiera, ale rzeczywiście w ten sposób buduję zaufanie, tak? I taką atmosferę pracy przy pełnym zaufaniu z obu stron. Tu bardzo pomaga oczywiście kryterialność i cele, które mamy wytyczone. Jest jeszcze jeden aspekt, ponieważ ja często daję ludziom wybór. Rok temu dokładnie przestałam stawiać oceny niedostateczne za brak pracy domowej. Po prostu nie stawiam tych ocen. Jeśli zadaję pracę domową, to tak naprawdę, ponieważ nie są karani jedynkami, to w ich rozumieniu oni mają wybór. I paradoksalnie w całym procesie nauki, tak, w tym procesie nastawionym na rozwój, danie uczniowi wyboru i wolności naprawdę działa. Ja nie mówię, że to działa od razu, na niektórych działa z wielkim poślizgiem, bo te dzieci naprawdę przychodzą z bardzo różnymi wartościami. I żeby ich przeformułować, albo doświadczeniami również, tak, żeby ich przeformułować, to zabiera dużo czasu. I w końcu Wiesia powiedziała o jeszcze nie, ja natomiast zawsze mówię, jak ktoś mówi, no, nie umiem tego, to zawsze podkreślam słowo not yet po angielsku, czyli dokładnie jeszcze nie, które jest autorstwa Carol Dweck, czyli tej pani, która bardzo podkreśla nastawienie na rozwój. Ja tu wklejam Państwu link na czacie, link do zaświadczeń. Jeszcze nie było, ale już jest zaświadczenie, ale proszę nas jeszcze nie opuszczać. Jeszcze czekamy na Asię. Wiem, że jest problem z burzą i niektórzy mogą mieć problem z połączeniem z nami, ale my tu cały czas jesteśmy, nas jeszcze nie rozłączyło. Asiu, ja wiem, że u Ciebie, to było jest pytanie o matematykę, u Ciebie jest podobnie, więc powiedz proszę, jak u Ciebie? U mnie podobnie jak u moich koleżanek. U nas jest, znaczy myślę, że wszyscy się tutaj zgodzimy, że bez dobrej relacji no nie ma edukacji, tak? Więc na lekcjach zawsze staram się, żeby uczeń wiedział, że ma prawo popełniać błędy, ma prawo pytać, wręcz zachęcam ich stale do tego. Pytanie o tok rozumowania, czyli to też już o czym mówiłam wcześniej przy pracach zespołowych,
I tutaj też zgadzam się z Dorotką, że wybór. Wybór to jest to, co motywuje uczniów do pracy. Ja powiem Państwu, że przy przygotowaniach uczniów do sprawdzianu, już od kilku lat to stosuję, daję uczniom możliwość wyboru. To znaczy, daję im 20 zadań i mówię uczniom, że nie muszą ich robić, ale warto, żeby je zrobili, bo 3 zadania na 6 pojawią się na sprawdzianie. Później daję im jeszcze do tego odpowiedzi, czyli uczniowie sobie sami sprawdzają, czy dobrze zrobili te zadania, czy nie. Ja nie sprawdzam tych zadań, ale co to powoduje? To powoduje, że wszyscy uczniowie właściwie robią te zadania, 99% uczniów ćwiczy. Poza tym nawet uczniowie, którzy mają problemy, a zdarzają się tacy, mają sukces. Tak? Nie widzą, że napisali ten sprawdzian, bo nauczyli się przynajmniej tej części, która była i którą zrozumieli i mają sukces. To jest szalenie ważne, żeby nie podcinać uczniom skrzydeł, żeby każdy uczeń po takim sprawdzianie mógł wyjść z taką informacją zwrotną, tak, potrafiłem to zrobić, umiem to zrobić. Zawsze też uświadamiam uczniom, że uczenie to jest proces. Fajnie jest, jak dostajemy dzieci okejowe, bo też takie dzieci trafiają do nas i one wiedzą, że to jest proces. Wyjaśnijmy, co to znaczy dzieci okejowe. Bardzo przepraszam, Asiu. Faktycznie, przepraszam. Są to dzieci, które pracują już systemem oceniania kształtującego, więc dzieci, które też nie mają ocen, które pracują z celami, z kryteriami sukcesu, z informacją zwrotną, informacją koleżeńską, to wszystko, o czym koleżanki już wcześniej mówiły. Ale zdarzają mi się tacy uczniowie, którzy na przykład przy pierwszej lekcji, nie wiem, dzielenia pisemnego, płaczą, że one nie potrafią tego nadal zrobić. Minęła jedna lekcja, ja nadal tego nie potrafię. Ja wówczas obrazuję to uczniom. Mówię, słuchajcie, czy wy myślicie, że jak ja przyszłam na pierwszą lekcję na prawo jazdy, to wsiadłam w samochód i pojechałam? Nie, to jest proces. Wy również jesteście w procesie. Macie prawo tego nie wiedzieć. Także szalenie ważne jest to, żeby uświadamiać uczniom, że mają prawo tego nie wiedzieć. Jesteśmy w procesie. Ja czasem sobie żartuję, że jakby wszystko wiedzieli, to ja nie miałabym pracy, więc to też im troszeczkę obrazuje to, że tak naprawdę jesteśmy w procesie. No i ostatnia rzecz, tutaj, którą mamy wpisane, błąd jako trampolina do rozwoju. Ja wiem, że czasami jest to bardzo długi proces, żeby pokazać uczniom, że praca na błędzie tak naprawdę jest najlepszą nauką. Uczniowie często postrzegają błąd jako właśnie coś, czego nie wiem, nie potrafię, nie radzę sobie z danym materiałem. Dlatego tak ważne jest na to, żeby mieć przyzwolenie na ten błąd. I ja też często robię błędy. Czasem robię je specjalnie, czasem zupełnie nie. I zawsze mówię uczniom, że ja jestem też tylko człowiekiem, uczę się na błędach, też mogę zrobić błąd, więc szalenie ważne jest ta, wydaje mi się, przede wszystkim ta relacja, to wsparcie i pokazanie, że no, jesteśmy tu po to, żeby im pomóc i faktycznie ta praca na błędzie jest szalenie istotna i błąd jako sam w sobie jest szalenie istotnym elementem nauczania. Bardzo Ci, Asiu, dziękuję. Zakończyliśmy naszą przejście przez naszą kompetencję. Próbuję się tutaj przedostać na slajd i nie wiem, czy mi się to uda. Dzisiaj za dużo mam ekranów. Kompetencja uczenia se. Przeszliśmy przez umiejętności i postawę. To, co ja bym chciała skierować do Państwa na zakończenie, że przygotowując to spotkanie dla Państwa, byłyśmy bardzo zgodne w tym, że podstawa nastawienia na rozwój jest tym, co spina tą kompetencję uczenia się, że bez tej postawy, bez budowania środowiska, w której uczeń może się rozwijać, nie boi się, chce się rozwijać, umożliwia pozostałe, umożliwia wytrwałość i umożliwia budowanie i rozwijanie określonych umiejętności, które nam się składają na tą kompetencję uczenia się. Niektórzy Państwo piszą o problemach z zaświadczeniem, proszę po prostu napisać potem maila, może za dużo osób jednocześnie próbuje pobrać zaświadczenie, ja później Państwu pomogę z pobraniem tych zaświadczeń. Chciałabym zakończyć to webinarium propozycją dla Państwa, co kontynuować, ale zanim do tego,
Trzy krótkie zdania tłumaczące, na czym mi szczególnie zależy. Proszę Państwa, mam nadzieję, że udało nam się, mi i moim cudownym prelegentkom, pokazać Państwu, że kompetencji, w ogóle kompetencji, a szczególnie kompetencji uczenia się, nie da się rozwijać przypadkowo, gdzieś przy okazji, na pograniczu naszych działań w ramach lekcji. Konieczne jest bardzo świadome i systematyczne podchodzenie do wyzwania, jakim jest kształcenie kompetencji. Nie wszystko, co robią uczniowie na lekcji, jest rozwijaniem kompetencji, więc bardzo istotne będzie, co my z nimi robimy i co oni ze sobą zabiorą do domu i czy będą mieć świadomość tego, co robią. To jest dla mnie bardzo ważne i chciałabym, żeby zamknęło nasze webinarium. A teraz, jeśli ktoś jeszcze został, proszę nie uciekać, żeby Państwo podzielili się, wrzucam również na czat tą prośbę, podzielili się na Menti, który z tych 6 obszarów, tych elementów, które wchodzą nam w składową kompetencji uczenia się, są dla Państwa najbardziej interesujące do kontynuacji, bo nie wszystko udało nam się dzisiaj powiedzieć ze względu na czas i też to, co sobie narzuciłyśmy wcześniej przed spotkaniem. Chcę się dowiedzieć więcej. Jeśli Państwo mają ochotę, proszę skorzystać z Menti, albo zeskanować kod QR, albo wpisać kod i wejść na stronę menti.com. Na czacie jeszcze raz wrzucę link, można też przez przeglądarkę. Proszę wybrać, którą z umiejętności albo którą postawę, której Państwo chcieliby się dowiedzieć więcej. A na zakończenie, już tak naprawdę na zakończenie, to będzie już moją ostatnią prośbą do Państwa, zachęcę Państwa do podzielenia się swoją opinią o całym cyklu, jakim jest Odporna Szkoła. Jeśli mają Państwo ochotę wyrazić swoją opinię na temat tego cyklu, to można to zrobić właśnie korzystając z linku. Wiem, że były problemy dzisiaj z kopiowaniem, ja wrzucę jeszcze raz. Oczywiście Odporna Szkoła powróci do Państwa z webinariami w najbliższym czasie, ale jak zawsze można korzystać z naszego wsparcia, czyli korzystając z naszego bloga, korzystając z naszych kanałów na Facebooku i na YouTubie, gdzie nagranie z tego webinarium będzie już jutro dostępne. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę obejrzeć jeszcze raz i posłuchać prelegentów, to jak najbardziej będzie to możliwe. Nagranie jest również dostępne na Facebooku zaraz po zakończeniu naszego spotkania, więc wszystko tam już od razu jest. Bardzo dziękuję. Udało nam się zamknąć spotkanie w zaplanowanym czasie punkt 20.30. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie z nami słuchanie opinii, doświadczeń i dobrych praktyk, jak rozwijać kompetencje uczenia się u uczniów najmłodszych i najstarszych. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Do następnego razu.